Cześć, cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Awe wam cydr tęcza i wiadro brokatu. Kawkę z wróżką czas zacząć. Mam nadzieję, że mnie widać, że mnie słychać. Jak się pojawią pierwsze osoby, to już będziemy wiedzieć. Jestem troszeczkę wcześniej, żeby się rozkręciło, że tak powiem, tutaj czatowo, ilościowo. O, już widzę, czat leci. To znaczy, że jestem. Witam Małgorzatę. Dzisiaj Agnieszkę, Alicję, dzisiaj bez filtra. Sama jestem sobie filtrem. Światełko zgasić z góry? Nie wiem, spróbuj. Taki poblask. Jest poblask, aczkolwiek... O, nawet chyba lepiej mnie widać. Także, tak, słuchajcie, zaczynamy. Czyli najpierw patrzymy na energetykę, jak wygląda, potem urodziny, potem różne inne ważne rzeczy. I teraz tak, dzień poniedziałkowy jest dniem, w którym księżyc zrządzi się w znaku ryb, czyli wszelkie sprawy domowe, wszelkie sprawy intencji dotyczące ogarnięcia przestrzeni domowej, ogarnięcia siebie, ludzi wokół i spraw emocjonalnych, takich niemiłosnych. Dzisiaj bardzo dobrze, ale kitek, dzisiaj bardzo dobrze takie intencje działać i powiem wam, że jeszcze na dodatek rośnie nam księżyca do pełni, czyli tak naprawdę możemy napełniać te nasze domy spokojem i bezpieczeństwem. Jeżeli macie taką możliwość, to właśnie w ten sposób trzeba zacząć działać. No i zobaczymy, jak we w poniedziałek przedstawiają się energie. No, wszelkie sprawy urzędowe, tutaj przy karcie sądu, wszelkie sprawy formalne mogą być załatwione w bardzo dobry i pozytywny sposób. Mało tego, umowy, podpisywanie jakichś papierów, egzaminy powinny być w dzisiejszym dniu bardzo ładnie załatwione. Więc jeżeli możecie coś przerzucić, przenieść, zrobić, podpisać, to warto by było zastanowić się, czy nie dzisiejszy dzień do tego nie wykorzystać. Ten taki spokojny, dobry, nie tylko poranek, ale dzień również. We wtorek księżyc wskakuje nam do znaku barana i będzie nam tak towarzyszył do czwartku. Czyli wtorek, środa, czwartek, tak naprawdę bardzo dobry dzień na nowe początki. Księżyc idzie do pełni, więc możemy właśnie napełniać pewne rzeczy, a baran ma w sobie to, że on najpierw zrobi, a potem pomyśli. Więc jeżeli jesteśmy w trakcie jakiejś realizacji, jeżeli mamy jakiś pomysł na życie, jeżeli chcemy zafunkcjonować w postaci takiego tupnięcia, to i wtorek, i środa, i czwartek bardzo dobry czas na wykorzystanie tych możliwości. I tutaj, czy jakaś złota świeca, czy jakaś zwykła świeca, ale z taką intencją przeforsowania pewnych rzeczy, w sposób magiczny będzie bardzo dobry. No i zobaczymy, jak się wtorek nam będzie tutaj rozkładał. Królowa Pucharów łagodzi nieco marsowy dzień. Mars, Bóg wojny, forsowania pewnych rzeczy, pomysłów, działania, nerwowości również, łagodzony przez Królową Pucharów, czyli tak naprawdę przez zdrową emocjonalność. Ale jeżeli mamy połączenie emocjonalności z walką, wtedy możemy zadbać o swoje rzeczy życiowe i wtorek nie powinien nam nieść jakichś przykrych niespodzianek, z tego względu, że nawet jeżeli coś się stanie negatywnego, to Królowa Pucharów pewne rzeczy pięknie łagodzi, daje nam taki oddech, my nie będziemy reagować tak gwałtownie, więc jeżeli reagujemy z przemyśleniem, oznacza to, że jest to dobre. Środa też znak barana, środa dzień Merkurego, czyli informacji, a na środę mamy dziewiątkę buław, czyli tak naprawdę stanięcie na nogach, dobre umowy, pokonanie pewnych procesów, umocnienie się i ugruntowanie w swoich poczynaniach, w swoich możliwościach, także tutaj ta środa też wygląda dobrze. No to początek tygodnia jest w kartach fajny. No i czwartek, dzień baranowy, cesarzowa, Jowisz, tu Wenus w kartach, czwartek jako dzień jowiszowy, cesarzowa jako karta Wenus, mamy powiększenie, możemy się przejeść,
przepić, należy uważać na imprezy, nie reagować z przesadą i przesytem. Pokazują się tutaj energię dobrobytu, energię wkraczania w większe możliwości. Bardzo dobry dzień na konsumpcję, na zakupy. Czyli jeżeli planujemy już jakieś prezenty, to możemy naprawdę za niedrogą gotówkę kupić coś, co wygląda na milion dolarów. Także w środę wykorzystać te aspekty, że cesarzowa jest jeszcze taką kartą, która pokazuje sztukę. Więc możemy mieć takie dostrzeganie piękna w pewnych rzeczach. Tu jak już będziemy coś pakować, to już tam po prostu wstążeczki będą biegać. Także czwartek jest dobry na takie rzeczy. Dziękuję jasnowidzu, bo jasnowidz mówi, że przepięknie koreluje oberżonowa bluzka do płomiennych włosów. Płomienne włosy są niedługo, bo to wiadomo jak z płomiennymi włosami, szybko się zmywają. Ale dziękuję. Dobrze. Piątek i sobotę mamy w znaku byka, czyli tak naprawdę ugruntowanie, umocnienie. Byk lubi zjeść, popić, biesiadować. Jest takim trochę zagłobą znaku z zodiaku. I właśnie ten piątek i sobotę możemy mieć taką, a trochę rodzinną, a trochę na spotkania, a trochę na takie rzeczy. Zobaczymy, jak to w kartach będzie nam pokazywało. No, myślę, że piątek bardzo dobry magicznie, więc wszelkie nasze intencje dobrobytu, bogactwa, dostatku, ugruntowania, dobrej pracy, ochrony majątku będą naprawdę fajnie przebiegały w magiczny sposób, ale oprócz tego będziemy ładniejsze, bardziej błyszczące, na wyższych szpilkach, bardziej błyszczącej kiecce i będziemy wszyscy olśniewać otoczenie. Brylantyna na włosach i do boju. Sobota, dzień byka, a tutaj mamy drobne wędrówki po pierwsze, a po drugie mamy uciekanie od kłopotliwych sytuacji. Jeżeli nawet w ciągu tygodnia coś się nawarstwiło, to w sobotę mamy takie wychillautowanie, wyrównanie pewnych rzeczy, odejście od kłopotów i tak zwany święty spokój. Niedziela, księżyc skracza do znaku bliźniąt, jest to dzień przed pełnią, czyli tak naprawdę już wszelkie pełniowe rytuały czynić można. Pełnię mamy w niedzielę. Na tę pełnię oczywiście zapraszam do zapisów na ogólny rytuał na YouTube'owym kanale. Koszt 22 zł i wyczytuję Was, zapalacie świece i wspólnie razem czynimy. Fajnie jest, bo tam zawsze mamy z 80, ze 100 osób, także tutaj taka siła czynienia grona również wchodzi w grę. A pełnia mówię, sobota, w kartach kształtuje się, niedziela, w kartach kształtuje się nieco walecznie. Nie wiem, czy my będziemy zdawać egzaminy na przykład w niedzielę, bo jest to taki dzień, kiedy pewne placówki, wiadomo, nie pracują, ale czy przygotowania do tych egzaminów, czy przygotowania do tego, żeby udać się po podwyżkę, zrobić coś dla siebie, to w bardzo dobry sposób. Natomiast nie dajmy się wtłoczyć w rozmowy przy stole o polityce i religii, bo tutaj owszem, możemy wygrać, tylko pytanie, jakim kosztem. Także ten tydzień nie niesie nam jakiś dram, tragedii i te karty naprawdę są zupełnie fajne i spokojne. Wiadomo, że przy pełni, niektórzy przy nowiu, jedne osoby mogą spać lepiej, drugie gorzej. Różnie to bywa, ta pełnia jest 30, więc dzień i sobotni, i niedzielny, i poniedziałkowy w energetyce uważa się jako dni pełniowe, więc wtedy złote świece, wtedy nawet nie musicie mieć konkretnej intencji takiej, że tu już tam coś teraz, ale właśnie takie sprawy dobrobytu wszelakiego możecie sobie z energiami wyższymi załatwiać. Także tak wygląda tutaj energetyka. Teraz pytanie do YouTube'owych widzów, czy ktoś, Instagramowych widzów, czy ktoś ma i posiada urodziny od dzisiaj do następnej niedzieli, to zgłaszajcie się, Dorota będzie zapisywać i ja będę po kolei przesłanie Wam po prostu dawać, tak już będzie. Natomiast teraz zapalmy swoje świece, czy fizyczne, czy mentalne, jeżeli jesteśmy tutaj razem. Intencji po prostu dobrego tygodnia.
Niech dzieją się dobre rzeczy, niech przytrafiają się same pozytywne i szczęśliwe przypadki. Niech dzieje nam się dobrze, a żywioły prostują nasze ścieżki na każdym możliwym życiowym poziomie. Niech energie wspierają tą naszą fizyczną działalność na tym świecie, z tego względu, że my sami, to czasem jak dzieci we mgle jesteśmy. Słuchajcie, właśnie zrobiłam wielkie, wielkie zonki, bo nie... Pożara jeszcze nie zrobiłam. Ale tak, mój sznur czarownic właśnie rozwinęłam. Tutaj mam wrzucony podgrzewacz w drugi podgrzewacz, ale już w miarę ustawiony, aha, więc chyba będzie w miarę dobrze. Mój sznur czarownic obwinięty na świeczniku. Takie rzeczy się zadziewają, takie rzeczy tylko w wiśni. Dobrze. I wiem, że Alicia mówi, że ma urodziny 27, także już przesłanko, jak w tym roku powinna postępować, co by na dobre jej wyszło. I przesłanko. Walcz o swoje. Te pomysły, które rodzą ci się w głowie, powinny być niepodważowywalne. Nawet jeżeli się komuś coś nie podoba albo mówi, że nie wyjdzie, to kieruj się swoją intuicją i swoimi pomysłami, dlatego że postawisz na swoim. Także tak. W sercu znowu jest karta trafiania do celu, czyli faktycznie, jeżeli cokolwiek w tym roku wydumasz na swój temat, swoje pomysły, na swój rozwój, ja bym tego nie konsultowała, tylko bym po prostu robiła, a potem chwaliła się cudnymi efektami. Dlatego, że mogą próbować ci ludzie zbijać z pantołyku, nawet nie dlatego, że są złośliwi, ale czasem dlatego, że dobrze ci życzą, bo coś może być za daleko, bo coś może być za często. A jak dasz sobie radę z tym nawałem obowiązków? No dasz sobie po prostu. A w działaniu wszelkie kłopotliwe sytuacje i wszelkie uwierające energie. Uwierające, czyli takie, gdzie mamy takie mech, nie? Życiowo, niewygodnie. Spróbuj po prostu od siebie oddalić, bądź je zwyczajnie zamienić. Tak po prostu. Grzegorz mówi, że jego sznur nadal pachnie werbenowo w naszym wspólnym działaniu. Jakiś wybitnie dobry olejek, genialne magiczne działanie. Wybitnie dobry olejek, fakt. Znamy twórcę. Werbeny, a magiczne działanie, fakt, znamy twórcę również magicznego działania, chociaż my wszyscy działaliśmy, żeby nie było. Dobrze, dalej miałam też urodziny z datą, tylko nie wiem od kogo. Od... Still Perfectly, 26.11.86. Dobra, to już przesłanką. Tutaj głowa powinna wykoncypować, jak pozbyć się, już nie w działaniu, ale nawet w myśleniu chociaż, tego właśnie mech życiowego. Osoby, która jest pracy, która jest wszystkie powinny przynajmniej być wykoncypowane, jak się ich pozbywać i sobie powoli wędrować w kierunku odcinania pewnych rzeczy. Jeżeli chodzi o serducho, nauczenie się równowagi. Nauczenie się równowagi w dawaniu i braniu, bo nie możemy być stroną ciągle dającą, bo się wyczerpiemy, ani ciągle biorącą, bo ludzie nas nie będą tolerowali w pewnym momencie. Zawsze tak jest. Dlatego przede wszystkim w sercu usiąść i rozważyć, czy dana sytuacja stwarza równowagę. Czy to, że ja zrobię tego kwiatka i ktoś za mnie zapłaci, czy to jest dobry przepływ energii. Przede wszystkim w ten sposób serce powinno działać, nie bo kogoś lubię, to urzeźbię się po kolana i łokcie, bo kogoś lubię, nie. Czy to jest z wymianą energetyczną? A w działaniu działaj w trybie zwycięzcy, ponieważ wszelkie rzeczy, które sobie wykoncypujesz, możesz zacząć przepuszczać przez serce, czy to jest warte mojej energii, a potem pójść w działanie, czyli zwyciężyć życiowo, generalnie w tym roku, w każdym aspekcie. I jeszcze jedne urodziny mi się tu przewinęły. Fosfera, 23.11.74. Dobra. Już patrzymy. O, cześć Kasia. I
I głowa powinna skupić się na zdobywaniu nowych funduszy. Tylko tyle, że przy asie monet mogą to być nowe miejsca, nowe prace, nowe inwestycje, nowe początki, które potem zbudują większą materię. W sercu, o, zmiana, transformacja. Życie pokaże, które osoby trzeba radykalnie i wydarzenia odciąć od siebie. I ja bym tutaj przy karcie śmierci nie wlokła trupa na plecach, czyli czy się odezwie, czy zadzwoni, czy będzie ta propozycja. Nawet jeżeli puścimy wici jakiegoś dobra, czyli nie wiem, poszukujemy pracy i puścimy wici, to warto skupiać się już na innych rzeczach, a co ma umrzeć śmiercią naturalną, to śmiercią naturalną umrze. A w działaniu, czyli takie bez sentymentów bym powiedziała serce, a w działaniu okopywanie swojej pozycji. Głowa działa na poziomie materialnym, inwestowania w siebie, w rozwój, w materię. Natomiast tutaj pięknie się pokazuje realizacja tego wszystkiego tak, żeby nawet przy przyszłych sztormach okazało się, że nasza arka zapindala dalej. O, czyli ważne jest narobienie materii, nie trzymanie się kurczowo czegoś, co było, a zdechło, bo to jest takie wleczenie trupa na plecach, i działanie do przodu. Tyle widziałam urodzin, oczywiście wszystkiego najlepszego, zawsze w poniedziałki życzę tym wszystkim tygodniowym urodzinowcom. Zaskakujące jest to, że ogląda nas 40 osób, a za raz się chyba urodziny żadne nie trafiły, zawsze ktoś ma urodziny. Ja chyba po prostu pilnuję ta, kiedy będzie kawa z wróżką w tygodniu waszych urodzin. Także tak, dziękuję bardzo, że piękne brwi. No właśnie, tak, z rzeczy takich update'owych już zeszły. Nie, no bo strupy były, nie? Mhm. Ale od środy, w środę robiłam. Ja od lat robię brwi, dlatego że ja mam brwi koloru skóry, czyli w ogóle moje włosy brwiowe nie istnieją, żeby było ciekawiej. No taka genetyka chyba, nie wiem po kim, ale tak. Więc ja sobie po prostu brwi od lat robię, no ale po wiadomo, po roku czasu one blekną, trochę to maluję, potem znowu idę i są fajne i naprawdę rewelacja. Polecam każdemu, jeżeli nie macie strachu przed igłą, no jednak to jest tatuaż. Może on bleknie nie tak jak, wiadomo, tatuaże takie permanentne, ale moja mama zawsze, ale dlaczego bleknie? A mówię, bo jak ci się powieka tu obsunie, to nie będziesz miała tu brwi. Jak zbleknie, to się nowe narysuje na tym, co z czoła zleci na starość. Także mówię, tak, to moja mama też robi, moja mama jeszcze robi kreski tutaj, bo jej po prostu łatwiej, nie musi patrzeć w lustro i już ma kreski. Ja jeszcze dowidzę, więc maluję spoko, mam nadzieję, że długo to potrwa. Ale faktycznie do wczoraj jeszcze były strupy, dzisiaj już zlazły i już nie jest tak, że idą brwi, potem długo, długo nic i ja, bo były czorne. A tym bardziej, że troszeczkę sobie powiększyłam, bo zaczynałam, stres to jest twarz, zaczynałam od takich cieniutkich kresek, więc teraz poprosiłam panią, żeby troszeczkę rozszerzyła. Za każdym razem sobie tam, wiadomo, drobna poprawka, więc ładnie, bardzo fajnie. Bardzo ładne wyszły. Ładniej nawet jeszcze, wyraźniej. No, czyli już wiem. Patrzę, że na YouTubie może jest dosyć wyraźnie, bo troszeczkę inaczej kamera zbiera, bo tu z kamery z telefonu, a na YouTubie nagrywam film po to, żeby go potem puścić, żeby też był, no to wygląda dobrze. No a jak już zrobiłam brwi, to postanowiłam, że już się umaluję na to rudo, bo przecież wiadomo, rudy mój ulubiony kolor. Tylko że tak się spłukuje po prostu, dziewczyny i chłopaki, tak się spłukuje, że szkoda gadać, to trzeba było co miesiąc, a ostatnio farbowałam od 2 tygodni, bo nie miałam kiedy po prostu usiąść z farbą na głowie. Taka była prawda. A przez co? Przez paczki niespodzianki, które, uwaga, są wysłane. Po kolei wprowadzamy numery paczek, tak żebyście mogli śledzić sobie i odebrać, bo to wiadomo jak z listonoszami, awizami, jeszcze ten czarny piątek, coś tam, to tych paczek pewnie będzie wciorta trochę, wciorta. No właśnie, nie było kiedy, bo to roboty z tym jest mnóstwo, ale fajnie, paczki niespodzianki wysłane, także to tak chciałam wam powiedzieć. Z takich rzeczy ogłoszeniowych jeszcze, albo w ogóle co się u mnie dzieje, bo po to jest kawa z wróżką, żeby energetykę powiedzieć, ale co się dzieje również, bo vlogi wchodzą z różną częstotliwością, wiadomo. Słuchajcie, wczoraj z grupą wisienek z pierwszorocznikami, teraz potem będą już drugoroczniakami, robiliśmy kolejną część magii luster i poczyniliśmy lustyrka.
Lusterka, które ja to nazywam to lustra dzień i noc, tak naprawdę to jest rodzaj łapacza snów słowiańskiego, gdzie mamy lustro kwadratowe jako męską energię, okrągłe jako energię żeńską, złote, srebrne i takie działania. Każdy ma inne, przepiękne zrobili, jak wrzucamy zdjęcie, bo praca domowa musi być udokumentowana, czyli ja wrzucam zdjęcie, wszyscy wrzucają lustra, czytam, co robimy pod tymi zdjęciami, więc wczoraj 2 godziny siedzieliśmy i sobie, wiecie, nitka, 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 nitka. Na przykład jedna osoba zrobiła też na drewnie, też bardzo fajnie, ale właśnie moje lusterka, teraz będziecie mieli podgląd na tył monitora, ona na ołtarzyk też ładnie wygląda i na siebie. Moje lusterka wyglądają w ten sposób, mamy kwadratowe złote, tutaj z takimi właśnie złotymi wstawkami, złotą tą i złotymi koralikami i srebrne, proszę. Jako, że te lustra będą zaklinane w piątek, mamy możliwość zamknięcia wrogów, podwojenia majątku, mamy możliwość odwrócenia swojej złej passy, a jednocześnie wisząc nad łóżkiem, rolę łapacza snów spełniają. Także takie magiczne lusterka, słuchajcie, czyniliśmy. Sprytnie, bo moje pierwsze magiczne lusterka były tylko na materii, on powinien być na ciemnej materii, właśnie ozdobnione kolorystycznie. Były tylko na materii i niestety były takie miętkie. Natomiast pomysłowość i wykonawstwo szycia maszynowego Doroty Katarzyny Welbławat. Reszty ja ozdabiałam sama, żeby nie było, żeby nie było. Natomiast nie, tylko 2 boczki, boczki zszyte są, a w środku jest tektura, słuchajcie. Tektura. Fajnie widać róże. Właściwie mogłabym tak siedzieć. Bardzo ładny widok. Tutaj YouTube ma trochę inny, bo ich oślepiam. Bywa, że iż jestem zadowolona z funkcjonalności tychże. Tamte moje były złączone razem i wtedy się ich tak używało, ale ciężko je było obkręcać na tą inną magię, a teraz po prostu rewelacja, rewelacja, więc takie magiczne rzeczy na tej prywatnej szkole czynimy. I tak idąc ku prywatnej szkole, cały czas obowiązują jeszcze, nie wiem do kiedy, może do końca listopada, a w grudniu ogłoszę, kto się dostał, bo dużo jest zgłoszeń, zapisy właśnie na pierwszy rok nauki i no takich i czynień, generalnie może czynień. Zapisy są na esotarot@gmail.com. Ja na Facebooku umieściłam, jakie ja mam wymagania. Generalnie fajnie by było, żeby było tak, że co 3 dni, czyli w poniedziałki, środy i piątki, możecie się spotykać na żywo. Ja nie mówię, że nie ma jakiegoś dyżuru, dziecko nie zachoruje, ja się źle czuję, tak? Odtworzę później, zrobię pracę domową później. Wiadomo, to jak w życiu. Ale generalnie nie, żeby zakładać, że zawsze mam nocki, nigdy mnie nie ma o 20, a my tu będziemy o 20 działać, bo będzie to grupa czyniąca, czyniąca. Czyli najpierw przez 4 miesiące rąbiemy intencje, rąbiemy rytuały, rąbiemy wszelkiego rodzaju działania magiczne, a dopiero potem rozwijamy się dalej. Także myślę, że warto się zapisać, jeżeli ktoś chce. esotarot@gmail.com, wysyłacie maila, że iż macie ochotę. Wybór będzie chyba bardzo losowy po prostu. Bo jak ja przewiduję 20 miejsc, a tak naprawdę już mamy z 50 osób chętnych zwyczajnie, więc myślę, że tutaj po sprawiedliwości to zrobimy. I żeby nikt nie czuł się urażony. Urażony, zrobimy losowanie, bo my się pierwszą grupę tworzyłam w ten sposób, że te osoby, które znam bardziej i po pierwszych zgłoszeniach, tak? Czy była kolejność zgłoszeń brana pod uwagę i te osoby, które znam, żeby zobaczyć. To był eksperyment dla obu stron. I dla nich, którzy mi zaufali, i dla mnie, gdzie ja pomyślałam, podołam, nie? I zrobiło się bardzo fajnie. A teraz to chyba będzie losowanko, bo żeby było po prostu sprawiedliwe. Żeby było po prostu sprawiedliwie, więc tak sobie pewnie zrobię. Ale to mówię, to trzeba mieć odpowiedzialność za krąg, za obecność, za czynienie, za to, że potrafię zasypać Was dziwnymi zadaniami. No, tak musi być. To właśnie to. Przypominam, że w tą sobotę, w tamtym tygodniu mi się pomyliło, słuchajcie, myślałam, że 21, znaczy soboty mi się rypły po prostu. Webinar magii ochronnej jest we w tą sobotę, 28. Zaczynamy od godziny 12. Ile zdołam przekazać wieści, tyle będziemy siedzieć, więc nie wiem ile. Zazwyczaj 2-3 godziny siedzimy. Na końcu drobny rytuał ochronny.
po to, żeby jakby energetycznie podsumować nasze działania. Koszt jest 50 zł, potem na sklepie będzie dużo droższy, będzie go można sobie wykupić, odtworzyć, ale będzie bardzo drogi, więc tutaj kto pierwszy, ten lepszy, możecie się zapisywać cały czas na ten mail ezotarot@gmail.com. Myślę, że warto, odtworzyć można do 2-3 dni, więc tak, warto. A Malgola mówi, że czeka o 12, nic, ja wiem, się pomyliły soboty, ale nic, no. Pomyliły się po prostu soboty w tamtym tygodniu, tak, bo miałam w sobotę właśnie brwi, tutaj coś, a jeszcze mówię webinar, w ogóle padnę do tej soboty, ale nie padłam, bo to nie ta sobota, także tak. Paczki konkursowe z konkursu Halloween lecą dzisiaj. Tylko żeby się nikt nie przestraszył kartonami. Tak, kartony są paskudne, dlatego że paczki były, to znaczy są rzeczy, które Wam kupiłam, mało wymiarowe, są takie dużawe i paczki są sklecone i sklejone, tym się nie przejmujcie. Środek, zawartość, mam nadzieję, dojdzie cała. Jak nie, to można będzie wypukać, ale nic się nie potłucze, nie powinno. Nie, także, nie powinno. Także tak. I ostrożnie proszę rozcinać ci, którzy wygrali Halloween. A dziękuję Black Lilianna, dziękuję bardzo. To jest kolejna sprawa. I słuchajcie, w sumie może najważniejsza, ostatnia, acz być może najważniejsza sprawa, sprawa vlogmasu. Bo potem będzie 1000 milion pytań, co to jest vlogmas na moim kanale i jak wygląda vlogmas. Otóż, z jednej strony będę starała się nakręcać codzienne vlogi, tak żeby Wam puszczać codziennie trochę dekoracji świątecznych, przekazać tej świątecznej radości, a to jest taka bardziej, bym powiedziała, sfera prywatna. Natomiast sfera magiczna vlogmasu polega na tym, iż dla każdego, bez zapisów i bez opłat, dla każdego, bez zapisów, bez opłat, przez 21 dni, od 1 grudnia o godzinie 21:00, spotykamy się na kanale, czyniąc codziennie jeden rytuał. Nie jest to ciągłość, więc jeżeli ktoś ominie, może go sobie powtórzyć 22 grudnia, może go sobie powtórzyć dnia następnego. Każdy rytuał jest zupełnie osobny. Fajnie brać w nim udział, fajnie we wszystkich, bo robię taką akcję raz na rok, ogarniając całą przestrzeń energetyczną na rok czasu. Będzie od oczyszczania, po wzmacnianie, bogactwo, konsekracji, wszystko. Wszystko w zasadzie, co zdrowie, czakry, wszystko, co można przyjść do głowy. I warto brać udział sukcesywnie z nami. Godzina 21, kanał YouTube, teraz jest nazwa Joanna Wiśniewska-Hrabina, kombinuję ze zmianami nazwy podróżne. Joanna Wiśniewska, jak się wpisze, to wyskoczy. I o 21:00, bez zapisów, darmowo, bez finansów, z pewnymi rzeczami, o których zaraz powiem, spotykamy się na kanale i czynimy. Nie jest to ciągłość, że jak zaczniesz, to musisz skończyć, w sensie takim, szkoda po prostu przegapić. No to taki świąteczny czas. Ja mam tutaj zeszyt, że tak powiem, YouTube'owy, gdzie od września tamtego roku spisuję rytuały, które wspólnie czynimy. W tamtym roku vlogmas był strasznie średnio opisany, bo w zasadzie tylko na zasadzie, o, jakie będą rytuały, to w tamtym roku, a rytuały będą na, bo będzie tak samo jak w tamtym roku. Odcięcie podczepów, wybaczenie, powodzenie finansowe, usunięcie złych kodów, zdrowie, miłość, rytuał pentagramu, ogólne powodzenie, wzmocnienie wibracji, błogosławieństwo, rytuał czakralny, odcinanie wrogów, wzmocnienie, odcinanie odbytów, ochrona grupy, oczyszczenie domu i domowników, konsekracja portfela, konsekracja świecy, odcinanie od klątw, rozbudzenie intuicji, wyciąganie cierni. Na sam koniec zostawiłam przytup. No, ten przytup. Przytup jest dobry. Ja, słuchajcie, mam rozpisane, w tym roku będzie to wyglądało w ten sposób, wkleiłam, po prostu wydrukowałam swoje zapiski, że na przykład na pierwszy będzie potrzebne kadzidło, szałwia, mazak, czarna świeca bądź biała świeca z czarną nitką, olejek, werbeny. Każdy jeden rytuał jest właśnie w ten sposób opisany, więc ja Wam na Szkole Magii i Tarota Wróżki Joanny wrzucę całą rozpiskę, co być musi, powinno. Natomiast jeżeli ktoś nie będzie miał, ja staram się najprostsze rzeczy,
najprostsze robić, no, żeby, bo wiadomo, że można szaleć, tak? Może być olejek werbeny połączony z 3 kroplami patchouli plus nutka aromatu waniliowego. Można. Tylko ja tu chciałam Wam umieścić najprostsze rzeczy. Jeżeli natomiast nie będziecie czegoś mieli, to to nie znaczy, że nie zrobicie. Wtedy po prostu świca i świcujemy. Zwyczajnie. Natomiast dla tych, którzy chcą się przygotować, ja dzisiaj wyrzucę na grupę, jak, to znaczy rozpiskę tego, co jest potrzeba, po prostu. I tak jak w tamtym roku, codziennie, dzień wcześniej będę się, bo mam wszystko rozpisane, czasem mogą być jakieś błędy, niebłędy, wiecie, to ja robię sama, no ideałów nie ma. Wrzucę Wam zawsze dzień wcześniej rytuał, po to, żebyście mogli wydrukować do swoich ksiąg cieni i ewentualnie razem ze mną mówić, bo to też jest fajne. W zeszłym roku było na blogu, wstawiałaś. Tak, na blogu są wszystkie rytuały. W zeszłym roku. Ale no to wiadomo. Natomiast na blogu nie będę wstawiać, żeby nie powielać artykułów, jak gdyby. Będę wstawiać na Szkołę Magii i Tarota Wyruszki Joanny. Także będziecie mieli to wszystko rozpisane. Fajnie jest mieć tekst, nawet po to, żeby przeczytać, żeby wiedzieć, co ta wróżka będzie o tej 21 pindoliła. Są to rytuały lekko dłuższe, dlatego że najczęściej używamy zza horyzontu, wyłania się postać, ale są to rytuały vlogmasowe, także będziemy o 21 siedzieć i czynić przez 21 dni. Oczywiście, jeżeli zdrowie, internet i technika da radę. Jak nie, to se. Dlatego jest 21 dni, żeby do końca grudnia móc w razie czego cokolwiek przesunąć, słuchajcie. I nawet nie wiem, czy wyciągania cierni nie będziemy robić 22, już mówię czemu. Z tego względu, że 21 jest Jule, które warto by było osobnym rytuałem potraktować. Bardziej świetlistym, bardziej radosnym, bo jest to święto zwycięstwa światła. Jest to święto, kiedy zaczyna się wydłużać dzień, już z tej deprechy po prostu wychodzimy. Już na Boże Narodzenie są lepsze energie, na Wigilię również, więc może nawet tak zrobimy, ale zaplanowane jest 21, jeden po drugim będziemy patrzeć i działać. Także spodziewajcie się dzisiaj, za moment w sumie, po kawce rozpiski z rzeczami potrzebnymi do rytuałów, a potem 30 listopada powinnam wrzucić pierwszy rytuał, tak by 1 grudnia zacząć o 21 czynić, żeby każdy chociaż przeczytał wzrokowo w ogóle, z czym to się będzie jadło. A sporo osób będzie raz pierwszy, bo ci, co wiedzą, to wiedzą, ci, co sobie mieli wydrukować, to już se wydrukowali. To jest, uwaga, bo liczyłam specjalnie, nie czwarty, a piąty vlogmas. Pierwszy był próbą, drugi był lekko fajniejszy, trzeci był super przygotowany rytualnie, czwarty był przygotowany z rozpiskami, a teraz lecimy na sławie, chwale i możliwościach. Także znowu budujemy, tak jak słuchajcie, piąty rok tych samych w zasadzie rytuałów, rewelacja. I te rytuały są tak skomasowane, żeby na cały rok energii starczyło i potem za rok znowu powtarzamy, bo to jest dobry czas na powtarzanie. Także dla Was taki prezent, prezent. Dokładnie tak. Będzie się działo bardzo dużo. Kto jest pierwszy raz, może być zaskoczony. Także, także tak. Webinar, ostatni tydzień do zapisów. Pełnia, ostatni tydzień do zapisów. Rytuał vlogmasowy, ja już daję rozpiskę, będzie się zaczynał. Paczki wyszły, wyjdą. A i ważna rzecz, słuchajcie. Jako, że w paczkach niespodziankach, dla paczek niespodzianek, dla niespodziankowiczowców i w ogóle Wy wykupiliście te paczki w słownie 5 minut. Słownie. 45, ja skończyłam program, Dorota wrzuciła na sklep, 50 załapało się ostatnie zamówienie na paczkę. Więc w ciągu 5 minut wykupiliście paczki niespodzianki. To są paczki mikołajkowe, wiadomo, ich wartość przekracza cenę, którą wypłacicie. Ale żeby było jeszcze ciekawiej i sprytniej, to w tym roku postanowiłam zrobić dwa specjalne produkty, które nie pojawią się przez cały rok, bo są julowe, świąteczne i od świąt można już z nich korzystać. I są dwa produkty, ale jeden, trochę mi się go zostało, on się musiał długo macerować, on był długo robiony, długo. Wedle starych przepisów magicznych, ale to sobie odsypałam i rozdam na Wigilię w prezencie. Natomiast zostało mi
O, nie mam naklejki. Nie masz. Why, Delilah. Ja też nie mam. Zostało mi 15 Już ci daję. olejków julowych. Do czego to są olejki? Są to olejki na szczęście. Każda intencja. Tutaj mamy, o, Jule. Skoczyło. I jest już w tym momencie, jest na sklepie. Jest tylko 15 sztuk, słuchajcie. Z czym to się je? Je się to z tym. Koszt jest 25 zł, tak jak u mnie olejki. Tylko, że one nie będą. Generalnie jest 15 sztuk, a generalnie nie będzie ich rok czasu. No to tak. Zostało, porozlewała Dorota i działamy. Olejek szczęścia. Dlatego, że w Jule zwycięża nam światło. Zaczyna się dobra energia. Bóg się rodzi. Moc truchleje. To jest bardzo fajne słowa. I wtedy możemy sobie kropli szczęścia dodać. Ten olejek jest do użytku przez rok. Od Jule do Jule, czyli od 21 grudnia do 21 grudnia. Gdzie przy intencjach każdych typu chcę lepszą pracę, mam lepszą pracę, kropelka oleju na świecę. Przy intencji kąpieli oczyszczającej kropelka oleju. On wzmaga działania magiczne. Po to jest zrobiony, by wszelkie, nie jest konkretnie na dobrobyt, na bogactwo, na miłość, na zdrowie, najważniejsze sfery życia, tylko jest na, to jest Felix Felicis. Tak jak w Harry Potterze, Felix Felicis, czyli olejek szczęścia, wzmacniający fuksa w każdej dziedzinie. Bo słuchajcie, możemy być najlepiej przygotowani, a się zejsrać na egzaminie i go nie zdamy. Tutaj mamy to szczęście, że dostaniemy fajnego egzaminatora i pytania, na które znamy odpowiedź. Możemy być rewelacyjni, jeżeli chodzi o przygotowanie do przejścia rozmowy kwalifikacyjnej, ale nie mamy fuksa, żeby ją zdobyć. To już mamy. Czyli do tego jest ten olejek, sztuk 15 więcej w tym roku. Już 4 są, widzę, sprzedane. Sztuk 11. Więcej w tym roku tego nie będzie. Także zobaczymy, co i jak. Taki olejek, znaczy ja nic innego nie robię, tylko olejki robię. Już do Doroty wrzeszczałam. Mówię, oni się chyba kąpią w tych olejkach. Bo po prostu tych olejków tyle schodzi. No one są dobre, ja wiem. Ja wiem. Ja pół mojego życia, czyli całe magiczne, na swoich olejach jadę i jest okej. I coraz bardziej okej. I tak ma być życiowo. No właśnie, wy się chyba kąpiecie w tych olejach. Natomiast właśnie tego nie będę dorabiać, bo on był bardzo długo robiony, bo takie oleje sabatowe, to przygotowanie do tych olejów sabatowych jest czasochłonne, bo trzeba w odpowiednim momencie, odpowiednią proporcję, a pachnie obłędnie, chciałam powiedzieć, a to już ten. Tylko ja Wam chciałam powiedzieć, że coś takiego, to tyle, to powinno, my kiedyś nawet, ach, uwielbiam, my kiedyś nawet mililitry mierzyłyśmy, ja już nie pamiętam ile, nieważne, no nie pamiętam. Powinno starczyć naprawdę na rok. Kropelka do świecy, kropelka do kąpieli, to magia jest. To nie chodzi o to, żeby się zaolejować. Nie, to nie, ja też tak biorę. To nie tak. Dorota ma olej ochronny rok już. Tak, no. Ja ciągle tu smaruję ze świeczkę. Nie kąpać się w nich, naprawdę, nie trzeba aż tak. Kropelka. Chyba, że chcą. Użyteczność na szczęście jest rok czasu. Potem traci wartość energetyczną po prostu, bo jest robiony od sabatu do sabatu, na tej zasadzie, także tak to wygląda. No, to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Buziaki dla Was. Ja najpierw się pożegnam z widzami z YouTube'a, jak znajdę myszkę. Do zobaczenia YouTube'u. Pa, pa, pa.